Hej, z tej strony Kiwa, to jest Dark Souls Remastered. Pozytywnie, ostatnio mówiłem o tym, że będziemy się bujać po wielkiej pustce i tak dalej, jakieś tam drzewa, pnącza, korzenie, tego typu rzeczy. Ale zanim to jeszcze zrobiłem, pójdziemy sobie po 20 butelek. I może najpierw ogarniemy Kalamita, bo Kalamita jednak się bardziej boję niż tej pustki. Więc może ogarniemy najpierw Kalamita, żeby już mieć to z głowy. Czemu ja nie mam 20 estusów teraz? Ej, come on. Zepsuło mi się ognisko? A nie, bo ja tutaj nie ulepszałem przecież. Dobra, to sobie ulepszymy, no co za problem, tak? Weźmy sobie, użyjmy ile 3 będę potrzebował. Hom, nom, nom, nom. I teraz odwróć pustkę. Jak się czujecie w ogóle z tym? Dajcie znać w komentarzach, że Dark Souls, ta seria, zbliża się już ku końcowi. Za dużo nie zostało. Będziemy musieli sobie ogarnąć tylko tę pustkę i to, co pod nią. A następnie grobowiec olbrzymów. I to chyba tyle, tak? Czy o czymś zapominam? Ale wydaje mi się, że tyle. I potem już finałowe miejsce. Dobra, lecimy do parafii Ulasil. Tam musimy zejść do Kalamita sobie. I go ogarnąć. Tylko nie wiadomo, jak będziemy walczyć z tak wielkim, potężnym smokiem, który jest u szczytu swojej formy. To się wręcz wydaje niemożliwe. I wręcz. I na dystans. Przydałby się nam ktoś, kto tutaj jest łowcą smoków, jak na przykład Ornstein. Albo ktoś, kto potrafi też strzelać z wielkich, gigantycznych łuków, jak na przykład Gołk. Ale Gołk jest zajęty rzeźbieniem figurek z kamieni, więc nie wiadomo, czy on miał motywację do tego. Ale póki co chodźmy tutaj. Schodzimy sobie tu na dół. Biegniesz tutaj za mną? Chyba nie. Idziemy sobie tutaj w tym kierunku. To nie widzę żadnego moba. Nie jestem pewien, czy tu nie ma moba, czy ja go po prostu nie widzę. A, to jest, dobra. Jak jest zwinne. Zwinne zwinniacze. Co, zadział się, czy co? Jeszcze tu jakiś jest? One się tak bardzo nie rzucają w oczy, że szok. Duża dusza. Super, zawsze coś, prawda? W końcu tak mało tych dusz tutaj jest do zebrania, że... Okej, teraz biegniemy tutaj dalej. O, tu mamy ziomeczka, który dostał gonga. Boom. Boom. Dajcie też w komentarzach znać, jak tam wasze doświadczenia z Kalamitem. Czy walczyliście już z nim, czy dopiero będziecie? A jeśli walczyliście, to jak ta walka się skończyła? Czy była ciężka, czy nie? Ja się obawiam, że może być ciężka, bo to jest, no jakby nie patrzeć, jeden z trudniejszych bossów w tej części. Także zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że się obędzie bez zgonów. O, proszę bardzo, jest i Kalamit. Tyle, że jak on tak będzie latał jak szalony, to ja nie wiem, czy damy radę. No, jaszczurka mi ucieka. Fajnie. Tam trzeba skoczyć na tą jaszczurkę, tylko nie pamiętam skąd, kurde, jakoś tak chamsko chyba stąd. Pewnie spadnę i zginę już prędzej. Dalej, zobaczyliśmy Kalamita, który jest trochę nieosiągalny dla nas, bo sobie lata jak porąbany. Jeśli zejdziemy teraz na dół, to on nas po prostu zdmuchnie tym swoim zajebistym ogniem. I mówię to bez żadnej ironii, bo ten ogień rzeczywiście ma świetną animację. Więc należy teraz wrócić na górę. W ogóle co tu się stało tym pniaczkom, tym drzewkom? Jakiś mrok je pochłonął. Mroczne drzewa. Da, to może pójdźmy pogadajmy z tym Gołgiem jednak. Może Gołg będzie miał jakiś pomysł, jak zdjąć tego smoka. Zobaczymy. Tutaj mamy świętej pamięci grób Artoriasa i kwiatuszka od Sjaran.
Tak, gdzie to się szło? W lewo, nie? Tutaj. Ok. Ciśniemy do niego. Jeśli dobrze pójdzie sprawnie z tym kalamitem, to pewnie zaczniemy dzisiaj wielką pustkę. A jeszcze jakbym to wszystko zmieścił w jednym odcinku, to dopiero by było. Chociaż na razie od 5 minut to biegam. Dobra, tam słychać, jak ten znowu sobie tutaj robi te kamyczki. Tak, by the way, można zauważyć, że mam zmianę tutaj różnych tych rzeczy. Czyli na przykład mam strój taki bardziej pod ogień i ubrałem sobie też to, żeby mieć więcej udźwigu, więcej staminy i więcej życia. Więc też należy pamiętać o tym, że jak to zdejmę, to mi się ten pierścień rozwali. Tak, przeszkadza mi. Mógłbyś mi coś zaradzić na to? Aha. Ferocious dragon indeed, even mighty Anna Londa dared not his ire. I see little good coming from this, but my intent is to persevere to the bitter end. No tak, tak, no muszę kontynuować całą serię. Good, good. What is bravery without a dash of recklessness? I've taken a liking to thee, and I owe much for thy service to Artorias. Now, what? Oh. See how Gulf hunts dragons. No to zobaczmy, jak Gulf poluje na smoki. Odłożył kamyczek w końcu. I teraz jego wielki łuk. Jak należy zauważyć, że Gok jest też ślepy, dlatego widzicie, nie potrafił znaleźć łuku od razu, znaczy nie wiedział dokładnie, gdzie on jest, musiał pomacać. Także można by rzec, że małe są szanse, żeby cokolwiek zrobił, prawda? Ale sokole oko, ślepe sokole oko, napina łuk. No i dostał skrzydełko. I tak powstało KFC. I tak mamy bossa, którego da się zabić. A shot was never loosed. That bat will be grounded for a good spell. The rest is in thine hands. I await good tidings. Ah, dragon slaying. Knighthood's highest calling. Fajnie, że to nawet animacje pokazują, jak on skrobie tutaj te łupiny tak schodzą z tego. Fajny bajer. Nie wiem, czy tak było w pierwotnej wersji tej gry, ale szanuję za to. No, no to co, wracamy teraz tam, gdzie ten kalamit był nieosiągalny. No, a wracając do tego, co tutaj mamy różnicę, właśnie sobie pierścień założyłem, bo jak nie teraz, to kiedy, prawda? Już mamy prawie końcówkę gry, a ja tego jednego z najlepszych pierścieni nie założyłem jeszcze ani razu. Więc na razie sobie go ponosimy. Jeszcze może przyjdzie czas, kiedy trzeba będzie go zdjąć już na zawsze. Do tego wziąłem katanę, bo jak będę, tak sobie wyobrażam tą walkę, że jak będę pod brzuchem kalamita, powiedzmy, to katana, wiadomo, bije tak z o, górę bije, nie? Więc będę mógł go fajnie dosięgnąć. Chociaż do tego jeszcze lepsza byłaby kosa, albo jakaś halabarda, która też tak bije. No ale mniejsza. Mamy katanę, która tak fajnie bije. Myślałem nad smugą, ale smuga bije horyzontalnie, więc... Więc no, po nogach jakbym ciął, to byłoby spoko, ale nie wiadomo, czy dam radę po nogach ciąć. Czy będę miał czas, żeby dobiegać non-stop do tych nóg. Także no. Do tego jeszcze chciałem zrobić tutaj taki jeden myk. Chciałem sobie dać żywicę, tylko nie pamiętam, czy ja mam jeszcze żywicę. Mam, wow, aż jedną. Aha, miałem ją, dobra. Mam aż jedną, no to co? Jedna szansa, jedna żywica. Jedziemy z keksem. Zobaczmy, czy się zrespiła jaszczurka, czy nie. Bo ja bym sobie po nią skoczył. Nie, nie zrespiła się. No nic, w każdym razie tu się stąd zaskakuje i tam są takie co chwilę półeczki, na których się skacze i się w miarę bezpiecznie da zejść. Także jakby ktoś chciał próbować, to śmiało. No to ciśniemy na dół. Tyn, 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 tyn.
Ciśniemy. Jest muzyka. Pan Kalamit tutaj zaraz wyjdzie. Jest, idzie pan Kalamit. Włączamy prądy i ciśniemy na Kalamita. Come on, Kalamit. Wow, jeszcze mnie dotknął, jeszcze mnie uderzył. Opa, ginę. Prawie. Kurwa, już sam wstęp jest taki hardkorowy, zajebiście. Jeszcze mnie podeptał. Jep, jaki on jest prze... A nie, nie w sąs... Uf. Znowu prawie zginąłem. Muszę się nauczyć z nim walczyć. Wow, ale to był chamskie kalanit. Masz po głowie za to. Ale dostał hity teraz ładnie. Kompletnie nie pamiętam na jego sposobu. Wow, na to trzeba uważać. Ucieczka. Wow. Kurde, 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 kurde. Cofamy, cofamy. Co zrobi teraz? Co zrobi teraz? A, nie rozumiem, co teraz chciał zrobić. O. Ucieczka w pizdu! Okej, udało się. Szarżujemy na niego, czy nie? Uwaga. Bajtujemy atak. Dobra, jakoś się udało. Uwaga, i teraz ogień będzie pluł. To akurat pamiętam ten atak. Co robi? O, ogień, ogień, ogień leci we mnie. Wow. Dostał w gardełko. Będzie deptał? Nie, poleciał w pizdu i ogień, okej. Wow, jak się zamachnął tutaj. To było teraz ostre. Teraz, w sumie życia mam, powiedzmy, w miarę dużo. Panie, panie, bo ja nie wiem, co tutaj... Aha, ty pod siebie teraz walisz. O kurde. Jakie on ma ataki porąbane, ej. Da, ucieczka może jakaś. Skromna. HP. O-o, to trzeba na to uważać, bo on tutaj jakby w... Daj se siana z tym. Wow. A masz gonga. O fuck. Ginę teraz, czy jak? Shit, dostałem buffa Kalamita, zajebiście. Zajebiście. Widzicie? To takie kółeczko, co mam nad... Wow, nad sobą, to znaczy, że dostaję dwa razy większe obrażenia. Zajebiście, co? To jest właśnie buff Kalamita. Świetna sprawa, naprawdę. Nie jestem pewien, kiedy mi to spada. O ile w ogóle. A dostał damage. Wow. Okej, spadło mi to już. Na szczęście, jak mnie uderzył. Fajnie. Wow, myślałem, że znowu będzie Kalamita odpadał. Pamiętajcie, nie dajcie się uderzyć tym, co ja się właśnie dałem, bo... Wow. Bo to jest wtedy przejebane. Dobra. Healnę się może na maksa. Te pazury widzę, że najgorzej mi wychodzą, żeby unikać. Pamiętajcie też, nie pchajcie się do walki tak byleby napierdzielać, bo to też nie opłaca się za bardzo. Widzicie, że ja się tutaj staram robić w miarę to cierpliwie. Kurde, jeszcze mnie czasną tutaj. Nie. O, dobra, wyszło. Fuck. Ale żem teraz zjebał, ale zjebałem. Jeszcze to kurwa przeżyłem? W jaki sposób? Kalamit, nie rób nic głupiego.
Słyszysz? Odejdź. Dobra, szybko. Uff. Dobra, jakieś combo może w końcu. Aj, teraz mi nie wyszło. Wow! Tego się nie spodziewałem, że on mi tu ogonem wykręci combo. Patrz, jaki to ma zasięg. Jak on w jednym kierunku cały czas pluje tym ogniem, to ma naprawdę nieskończony zasięg. Ale jak ma taki, to można do niego fajnie podbiec. O, widzicie, jak ładnie siadło. No i znowu tutaj uciekamy ładnie. Nice. No i come on, Kanamit. Co zrobisz, co zrobisz, co zrobisz? Bajtujemy jakieś ataki. A patrz, jak się cofa, raz tak, tutaj... O fuck. Dobra. Udało się. Dobra. Dziękuję bardzo. Kalamit pokonany. Uff, za pierwszym razem nawet to wyszło. Jeszcze nawet 8 butelek Estusa mi tutaj i full życia, więc... Mamy tak zwany pierścień plagi, czyli po prostu Calamity Ring po angielsku. Sprawdźmy, o co chodzi z tym pierścieniem. Otrzymujesz podwójne obrażenia, czyli on po prostu nam zapewnia te same właściwości jak ten debuff, czy tam buff od niego. Pierścień zaklęty przez pomarańczowe oko Calamita, zwiastuna plagi, podwaja obrażenia otrzymywane przez noszącego. Bezużyteczny pierścień, nie wart palca, który miałby go nosić. Powinien zostać zapomniany lub w najgorszym razie dobrze ukryty. Jeśli nie zapomnę, to w opisie będziecie mieć fajny link do takiego jednego ziomeczka, który robił Calamity Ring Challenge. Czyli scheatował sobie na samym początku gry. Tam chyba sobie wybrał pierścień życia. I potem scheatował to programem, że pierścień życia to Calamity Ring. I w sumie tylko to scheatował, po prostu o to chodziło, żeby po prostu miał od samego początku Calamity Ringa i przechodzi z Calamity Ringiem całą grę. Że niby dostaje dwa razy większe obrażenia. W sumie to nie jest jakieś tak, już patrząc ogółem na te wszystkie challenge, jakie ludzie powymyślali, to nie jest to może jakoś tak mega ciężkie i trudne jak inne challenge, które da się wymyślić. Ale jednak... Szacun dla tego ziomeczka, bo ogółem zajebiście gra i od niego się też dużo uczyłem, kiedy zaczynałem w Dark Souls'y grać. Jakieś 3-4 lata temu, jest kiedy to było? Nie, dalej, 5 lat, 6, coś takiego, kurde. Dark Souls'y są takie stare, what the fuck. Dobra, ogarnęliśmy sobie tutaj to, co leżało, zabiliśmy Calamita, udało się za pierwszym razem, chociaż nie powiem, walka była dość długa. Wróćmy do Gołga, sprawdźmy, czy on nam coś powie, czy nas jakoś pochwali, że dobra robota, czy nie zwróci uwagi na to. Bo jestem ciekaw w sumie. Coś jeszcze powiesz? Shall never be forgotten. We knights fought valiantly. But for every one of them, we lost 60 of our exhilaration, pride, hatred, rage. The dragons teased out our dearest emotions. Thou will understand one day. About twilight. Old thoughts return, great waves of nostalgia. Ah, this great bow, I shan't need it, but no dragons to hunt. I know not if a human could even operate it. Whoa! I need outweighs mine. I suspect thou hast taken a gander at it. But the dark of the abyss, which swallowed poor Artorias, threatens to devour our entire land of Ulysseo. It seems that this dire fate is unavoidable, but
seduced by a dark serpent or no, they awoke that thing themselves and drove it mad. One's demise is always one's own making. Now, do not mistake my words. I cherish my word. I would have much to talk about with that blacksmith. In truth, how is the old chap, I wonder? Still hammering away, I should hope. Ciekawe, czy tutaj teraz wspominał o Andrze, czy wspominał o tym drugim kowale, kowalu, który jest, no w sumie też gigantem, tak jak Gołg. Dobra, to się już powtarza. To widzicie, dość mądry chłopak z niego jest. Nie powiem, że nie. Kupimy sobie te przedmioty. Czemu by nie? Kupmy sobie parę. Dobra. No i dostaliśmy od niego łuk, bo jak on powiedział, on chyba jest bliski śmierci, ponieważ powiedział, że na koniec życia przychodzą nostalgiczne myśli. I on tutaj właśnie takie miał. Do tego jeszcze właśnie powiedział, że już nie ma smoków, na które mógłby zapolować i łuku już nie będzie potrzebował, więc... Dał nam łuk. Wielki łuk Gołga. Jak widać, ma trochę mniejsze obrażenia niż wielki łuk zabójców smoków. Niestety... Niestety bardzo dużo ma wymagań, ale w sumie 27. Ja mam 16. Więc może mógłbym to w dwie łapy wziąć i jakoś by to zadziałało. Sprawdźmy opis. Wielki łuk Gołga, Sokole Oko, jednego z czterech rycerzy Lorda Gwyna, służący do zabijania smoków. Ten łuk jest większy niż te używane przez słynnych zabójców smoków, tylko ich przywódca Gołg dysponował siłą konieczną do jego nadciągnięcia. Sprawdźmy. Wow, dalej jestem za słaby. Szkoda. W każdym razie fajnie to wygląda. No. Tylko muszę sobie zmienić tutaj strzałki. Na wielką strzałę na przykład. I patrzcie na to. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Takie coś, kurczę. Taki łucznik. Fajna animacja, jak sobie nie radzi z łukiem. Może jakbym troszkę siły więcej miał, to bym mógł udźwignąć. Zaraz zobaczymy. Dobra, w sumie to lecimy. Użyjemy kości, jeśli jeszcze jakąś mam. I tu jeszcze jakąś kość? Mam, jest. Polećmy sobie do ogniska. I ogarniemy temacik tutaj z tym łukiem, bo jeśli dałoby się na przykład z nim pobiegać. Czekajcie, siłę. 17 dajmy. Co dalej nie mogę, nie? Szkoda. No nic. Co, zmienimy sobie to ten ekwipunek na katanę może znowu. Gdzie jest moja ukochana katana? Pójdźcie katana. I teraz możemy polecieć sobie teleportacja. Może do Córy Chaosu, co? Tak będzie najszybciej, tak mi się wydaje. Córa Chaosu. O, widzę, że Katariny nie ma ani córki, ani starszego. Także ciekawe, gdzie oni się teraz podziewają. O ile dobrze pamiętam, to dobrze nam poszedł ten kwestik z Katariną, więc on powinien być w swoim finałowym miejscu, do którego właśnie teraz podążamy. Pobiegniemy sobie tam. I ja chciałem uprzedzić pozytywnie, że jeśli chodzi o różne miejscówki tutaj w tym Dark Soulsie, to można by rzec, że zajebisty poradnik robię, bo niektóre miejsca robię naprawdę 110% z nich wyciskam i tak dalej. Jednak nie oczekujcie tego w miejscu Wielka Pustka, czyli z tego miejsca, do którego teraz idę, bo przyznaję szczerze mówiąc, że nigdy jakoś specjalnie tego miejsca nie lubiłem. Bo co tam jest do lubienia? W sumie fajnie wygląda, ale ogółem strasznie jest niepraktyczne i irytujące, jeśli chodzi o bieganie po nim. No, to po pierwsze. I po drugie właśnie, dzięki temu, że go nie lubiłem, to nigdy nawet nie próbowałem się go nauczyć. Kiedyś może raz tam udało mi się 7 czy 8 jaszczurek specjalnie sobie ze speedrunować.
bo potrzebowałem tytanity na coś i byłem jeszcze młody, ambitny. Zakochałem się wtedy, dopiero to była taka świeża miłość w Dark Soulsie, więc tolerowałem jeszcze takie porąbane miejsca. Ale teraz to tak średnio. Nie za bardzo mam ochotę się uczyć specjalnie tej miejscówki, więc w przyszłym odcinku można to tak słabo nazwać poradnikiem. Się na to przygotujcie. Po prostu przejdziemy sobie, pobiegamy jak tam najwięcej się da. I w sumie tyle. I więcej nie będę ruszał tego miejsca. Potem sobie zejdziemy niżej. Tam niżej już jest łatwiej do eksploracji, więc już tam niżej będziemy biegać trochę porządniej. Pozabijamy sobie mini bossika i tak dalej, i tak dalej. Więc no, tak to będzie mniej więcej. Czekajcie, tu sobie zrobię checkpointy, jakbym jakimś cudem jakoś debilnie umarł. Gdzie to się biegło? Tędy jakoś. Dobra. Boom! Kurde, teraz to są dipsy, co? Pozytywni. Chociaż jednak największe dipsy to można robić, jak mamy ulepszono na plus 15 broń demona chyba, czy tam topór demona. Coś takiego. To chyba z Taurusa leciało. I jeszcze jak to zrobić na kryształ czy coś. Wow, oła. I tak dalej. To są dopiero, kurde, wtedy place, deepsy i tak dalej. Niestety nawet większe krytyczne obrażenia zadaje niż moje bronie do krytyków. Zresztą pamiętacie ostatnio, jak trzy kafle zrobiliśmy. Jeszcze muszę tego rapiera Ricarda zrobić na plus 15. Zobaczymy, czy on wtedy nie będzie miał większych tych krytów niż ta srebrna smuga. No i dobra, jesteśmy tutaj przy ognisku i to by było na tyle w tym odcinku. Kalamit pokonany, pobiegliśmy sobie tutaj ładnie, pogadaliśmy z Gaugiem, zakończyliśmy jego wątek i zakończyliśmy ogółem wątek całego DLC. No i teraz wracamy na podstawowe tutaj rzeczy, które nie są oczywiście mniej ważne, a nawet są w sumie ważniejsze. W przyszłym odcinku zakończenie Katariny i będziemy się włóczyć po tych wielkich pustkach. Pozytywni. Trzymajcie się.